kapral Wojska Polskiego powiedział, że Francję zeżre rozpusta i komunizm. Więc jesteśmy na najlepszej drodze. Pod pretekstem tej wojny Stany Zjednoczone bardzo mocno chwyciły Europę za twarz, a to niekoniecznie musi budzić tam zadowolenie. Ale cała Europa jest w mocy wariatów, którzy po prostu już nie wiedzą, czego się tu chwycić pod pretekstem ratowania planety. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym programie z cyklu Michalkiewicz po lubelsku, Marcin Truch, Telewizja Niezależny Lublin. A moim gościem oczywiście jest pan redaktor Stanisław Michalkiewicz, z którym to razem spróbujemy rozwikłać zagadki przeszłego tygodnia. Panie redaktorze, witam serdecznie jeszcze raz. Dzień dobry. Tydzień przyniósł nam obfitość różnych zdarzeń, które należałoby skomentować. W związku z tym w ramach tych komentarzy pozwolę sobie zacząć od faktu takiego, że NIK skontrolował budowę światłowodów w Lubelskim i ma zastrzeżenia do premiera oraz urzędników. O co chodzi? No, tam z tego, co przeczytałem, to wynika, że Naczelna Izba Kontroli uznała, że miliard złotych, czy tam około miliarda złotych, zostało niewłaściwie rozdysponowane między takie dwie firmy, które chyba powstały na okoliczność ogłoszenia przetargu. No i ten przetarg wygrały. Zdaje się dlatego, że miały go wygrać. Jaki dalszy los tych pieniędzy nieprawidłowo wydanych był, no to tego na razie nie wiadomo, ale nie wykluczam, że się tego dowiemy. Zwłaszcza jak się zmieni ekipa, która ten przetarg organizowała. No i zobaczymy, z jakim skutkiem to wszystko się odbyło i co ta firma nawojowała na naszym rynku, budując tą sieć światłowodową. No podobno tam niewiele, bo nie miała żadnego doświadczenia chyba w tej dziedzinie. Natomiast prawdopodobne to, co się jej udało, to znaczy tym dwóm firmom się udało, to prawdopodobnie założono zostało wiele starych rodzin. No z miliarda złotych to można trochę tam starych rodzin założyć. No cóż, zobaczymy, jaki będzie rozwój dalej sytuacji. Będziemy Państwa na pewno informowali o tym fakcie. Natomiast sięgając za granicę, naszą uwagę przykuwa sytuacja we Francji i ostatnie, najnowsze wybory parlamentarne, które według wszelkich znaków na tak zwanym niebie i ziemi mają dać przewagę partii związanej z prezydentem Macronem. Czy to będzie dobrze, czy to będzie źle? Jak pan by ocenił? No to nie jest żadna niespodzianka, tym bardziej, że to na razie odbyła się pierwsza tura tych wyborów. Nie wiadomo, jakie będą wyniki drugiej tury, bo we Francji system wyborczy jest taki, że są jednomandatowe okręgi, ale żeby z marszu uzyskać mandat w okręgu, to trzeba uzyskać przynajmniej bezwzględną większość głosów, co się stosunkowo rzadko zdarza, zwłaszcza jak kandydatów jest więcej, a tym razem tak właśnie było. No i jeżeli pierwsza tura nie przynosi zdecydowanego rozstrzygnięcia, no to wtedy, a nie przynosi, wtedy jest druga tura i w okresie między pierwszą turą a drugą zawsze jest tak, przynajmniej we Francji, że powstaje koalicja wszyscy przeciwko Frontowi Narodowemu. To jest już tradycja. I dlatego Front Narodowy może liczyć na jakąś szczątkową reprezentację parlamentarną. Natomiast Macron, wszystko wskazuje na to, że prezydent Macron będzie miał bardzo silną lewicę, łącznie z partią komunistyczną w Zgromadzeniu Narodowym Francuskim. No ale o tym się za dwa tygodnie przekonamy. No i tak już mamy świadomość tego, że Francja na przykład nie należy do tych krajów, które chętnie wspierają
powiedzmy, walczących Ukraińców, a bardziej przychylają się do wspierania raczej Rosji, aniżeli Ukrainy, prawda? No to akurat nie zależy od wyborów, dlatego że Francja po prostu ma, Francja i Niemcy mają inne interesy niż Stany Zjednoczone, o ile w interesie Stanów Zjednoczonych, tak jak powiedział sekretarz obrony Lloyd Austin, jest osłabienie Rosji, a nawet tam parcelacja Rosji, to szczerze powiedział szef wywiadu Ukrainy, to w interesie Francji czy Niemiec nic takiego nie leży. Raczej one upatrują w Rosji potencjalnego sojusznika, który im pozwoli zachować jakiś stan równowagi w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, bo pod pretekstem tej wojny Stany Zjednoczone bardzo mocno chwyciły Europę za twarz, a to niekoniecznie musi budzić tam zadowolenie. W związku z tym myślę, że no, ten wynik oznacza, że prawdopodobnie, bo tak jak mówię, jeszcze druga tura będzie, prawdopodobnie prezydent Macron może mieć do czynienia z taką niewielką większością parlamentarną lewicową, złożoną z socjaldemokratów, komunistów, jakichś tam zielonych, czerwonych. No, w każdym razie Francja zawsze miała takie odchylenia lewicowe, zgodnie z formułą, którą jeszcze podczas II wojny światowej przedstawił kapral Wojska Polskiego, powiedział, że Francję zeżre rozpusta i komunizm. Jesteśmy na najlepszej drodze do tego. No tak czy owak, i Francja, i Niemcy są w tej chwili bardziej lewicowe niż prawicowe, więc na pewno bliżej im do Rosji niż na przykład Polsce w tej chwili. Natomiast powiedziałbym tak, że polityka polityką, ale bardziej może bliższa naszemu ciału jest obecnie gospodarka jednak mimo wszystko. I tutaj straszą nas niektórzy z członków Rady Polityki Pieniężnej, że inflacja nam może wystrzelić nawet do wymiaru dwucyfrowego. Sądzi pan, już że... jest dwucyfrowa. Już jest dwucyfrowa. Przecież kilkanaście procent to są dwie cyfry. Natomiast no, inflacja na może, moim zdaniem, tak będzie, że podpełznie do końca roku do 20%, a w przyszłym roku oczywiście podpełznie jeszcze wyżej. Dlatego, że no, inaczej być nie może w sytuacji, kiedy rząd dobrej zmiany prowadzi politykę rozrzutności finansowej. No, to musi tak się, taka konsekwencja musi wystąpić. A w przyszłym roku mamy rok wyborczy, w związku z tym rząd dobrej zmiany uważa, że musi prowadzić politykę rozrzutności finansowej. No i to jest takie błędne koło, które się napędza samoczynnie. Nie jeden ekspert również wskazuje na to, że wzrastające ceny nośników, czyli powiedzmy źródeł energii w postaci benzyny, prądu, etc., etc., również mają znaczący wpływ na inflację. I tutaj samorządy skarżą się też na, jak to mówią, gigantyczne podwyżki cen prądu. A więc kolejny jakby kamyczek do tego ogródka, no, przeciw rządowi. No to prawda, ale gigantyczne podwyżki cen prądu biorą się jest to konsekwencja tego, że rząd się zgodził na program dekarbonizacji Polski. Przecież w Polsce jest wygaszane całe górnictwo węgla kamiennego, może z wyjątkiem Zagłębia Lubelskiego w Bogdance. A poza tym, jeśli chodzi o pozostałe kopalnie, no to są wygaszane, ale to jest konsekwencja zgody rządu. W dodatku unieśliśmy się ambicją i został wprowadzony zakaz importu rosyjskiego węgla, ale w rezultacie no, mnóstwo gospodarstw domowych
stanęło w obliczu perspektywy, że zabraknie im opału, bo ten rosyjski węgiel był tak zwanym węglem grubym. To nie był węgiel energetyczny, jaki do elektrowni jest dostarczony w postaci miału, tylko węgiel w bryłach. No i w związku z tym pani minister uspokaja, żeby tam nie robić paniki, nie kupować tego drogiego węgla, bo już tam to mi przypomina trochę czasy pierwszej komuny, jak przed świętami takie komunikaty były, że już płynie tam statek z cytrynami, już go wiozą i tak dalej. No to teraz płynie węgiel z Australii, bodajże z Kolumbii i chyba z Republiki Południowej Afryki. No już dalej niż z Australii to nie możemy tego węgla sprowadzać, chyba że zaczniemy go sprowadzać z Marsa, jak się rozwinie ten międzyplanetarny szlak handlowy, ale na razie jeszcze nie. Więc to jest konsekwencja tego, tych dwóch wydarzeń, to znaczy zgody na dekarbonizację, no i przyłączenia się, czy zainicjowania, bo tu Polska była inicjatorem sankcji przeciwko Rosji, między innymi polegającej na tym. Więc sankcje działają obustronnie. W związku z tym być może, że Rosja tam z jakichś powodów tam to jest dla niej dolegliwość, ale myśmy sobie też strzelili w stopę. No i teraz mamy problem, bo rzeczywiście ceny energii są takie, że to tam samorządy samorządami, chociaż też jest problem, ale tacy prywatni konsumenci energii elektrycznej, jeżeli im o 100% wzrosną opłaty, no to też będą mieli problem i mogą po prostu nie wyrobić na zapłatę tych wszystkich rachunków. Bo to przecież nie tylko cena prądu wzrośnie, ale i różne usługi komunalne tak samo. No i co wtedy będzie? Jaki będzie finał? Ano taki, że do takiego zabiedzonego emeryta przyjdzie komornik i za długi mu zajmie mieszkanie. Ale ten porządek jest nasz i będziemy go bronić do ostatniego naboju. Tak A jak nie, to powiedział oczywiście premier, 40 milionów Polaków murem stanie, żeby bronić naszego porządku. No, pan premier ma oczywiste skłonności do przesady, dlatego że po pierwsze Polaków nie jest 40 milionów, tylko 38, jeżeli nie liczyć tych, którzy wyjechali z Polski, bo tak naprawdę to jest około 35 milionów. No i 7 milionów to są emeryci, to ja nie wiem, czy wojsko emerytalne, nawet jak wszystkich emerytów, na przykład takich jak ja, uzbroimy w pistolet maszynowy, to nie wiem, czy byłbym w stanie tam stawić skuteczny opór Putinowi. No, poza tym jeszcze jest dzieci trochę, no więc dzieci chyba pan premier nie zamierza uzbrajać. No, krótko mówiąc, przed wyborami pan premier tutaj zapowiada zapalenie zielonego światła przed powszechnym dostępem do broni. Ale jak się wybory skończą, to myślę, że to światło zielone zamieni się na czerwone. No, nie ma chyba bardziej rozbrojonego narodu w Europie jak naród polski właśnie. To prawda, nawet mężni Czesi są w lepszej sytuacji od nas pod tym względem. I to jest dość dramatyczna sytuacja, jeśli chodzi o naszą możliwość obrony własnych dóbr, można powiedzieć. No tu jest jeszcze jeden taki, tu akurat jest taka jaskółka, która no, nie czyni wiosny, ale zapowiada takie pójście w dobrym kierunku, mianowicie przywrócenie w szkołach przysposobienia obronnego. No to przynajmniej młodzi ludzie nauczą się obsługiwać karabin. To już jest coś, bo jakby się większość z nich tego nie umie. W związku z tym, no to dać takiemu broń, to jest katastrofa. Może po prostu narobić nieszczęścia przede wszystkim sobie samemu. No, za to ci, którzy są zasobniejsi, bardzo dobrze wiedzą, jak dbać o własne interesy, bo o ile klasyczne, powiedzmy, warstwy społeczne
będą podlegały wszelakim ograniczeniom związanym z tym tak zwanym Fit for 55, tak jak na przykład w 2035 planuje się zakończenie sprzedaży aut o napędzie spalinowym, to co ciekawe, nie będzie ten zakaz dotyczył aut z tak zwanej wyższej półki, więc właściciele Rolls-Royce'ów, Lamborghini, czy Maserati, czy innych Porsche mogą się poczuć spokojni. A wcale bym się nie zdziwił, gdybym na przykład po 35 dominowały w gazetach ogłoszenia używanego Rolls-Royce'a kupię. No, co pan na to? To jest, panie redaktorze, te wszystkie pomysły, to jest ilustracja, że jesteśmy w mocy wariatów. W ogóle cała Europa jest w mocy wariatów, którzy po prostu już nie wiedzą, czego się tu chwycić pod pretekstem ratowania planety. No, co zrobimy? Zwykłego człowieka nie będzie stać na samochód elektryczny, który nawiasem mówiąc jest do luftu, jeśli chodzi o transport, bo nie ma go gdzie doładować i tak dalej. Sprzedaży samochodów elektrycznych nie dotyczy, no, nie towarzyszy rozwój tych stacji infrastruktury doładowania. Tak. Także nie można właściwie z Warszawy wyjechać gdzieś na zewnątrz, bo potem trzeba pchać ten samochód i nie wiadomo, co dalej z nim robić. Panie redaktorze, pan licho stacje doładowania najważniejsze jest. Proszę? Mówię panie redaktorze, pal licho, jak to się mówi, stacje ładowania tych samochodów, ale skąd wziąć to, co najważniejsze, czyli prąd dla tych samochodów, bo nasza energetyka to tak ledwo. Prąd z akumulatorów, akumulatory trzeba wytworzyć. Zanieczyszczenie środowiska przy tym jest znacznie większe niż ze spalania paliw kopalnych. No i w związku z tym, nie, dlatego mówię, że jesteśmy w mocy wariatów. To są pomysły ludzi, którzy są niezrównoważeni emocjonalnie. W związku z tym im się to rzuca na mózg. Są niezrównoważeni intelektualnie. No ale to miliony ludzi, to jest ilustracja tego spostrzeżenia Czesława Miłosza, że wariat na swobodzie największą klęską jest w przyrodzie, a cóż dopiero taki, który ma władzę. No tak, bo można zrozumieć, jak to się mówi, walniętego artystę, ale walnięty polityk to już trochę niebezpiecznie, prawda? Ale to jest w ogóle jest takie zataczanie się od ściany do ściany. No, niedawno jeszcze była walka z kopciuchami, prawda? Że te piece opalane węglem. No teraz się okazuje, że nie, że to teraz nie będziemy na razie walczyć z kopciuchami. No teraz mają być likwidowane piece gazowe. Więc naprawdę człowiek, obywatel polski ma naprawdę problem z, nie z tam nawet z inflacją, tylko z rządem po prostu. No postęp idzie w takim tempie, że za nim nie nadążamy, jednym słowem. No tak, no więc i to jest wszystko wina rządu, bo to nie wynika z jakiejś tam obiektywnej sytuacji, bo nic takiego się nie dzieje. Ten rozgardiasz jest efektem po prostu rozgardiaszu panującego na najwyższych szczeblach władzy i w Unii Europejskiej i tu. No ale w Unii Europejskiej to wiadomo, że tam odsetek wariatów jest coraz większy, no ale to się przekłada również na kraje członkowskie. No, nie wiem, dlaczego Ukraina chce przystąpić do Unii Europejskiej. Widocznie bez wariatów nie może odejść. Niemniej jednak ciągnie nas do tej Unii Europejskiej jak przysłowiowego misia do miodu. Nawet do tego stopnia, że jedna z osób związanych ze środowiskiem pisowskim, czyli właściwie pani Marianna Schreiber, konkretnie żona ministra Prawa i Sprawiedliwości, wpadła na bardzo skrótowy, że tak powiem, pomysł dotyczący kursu wymiany walut w postaci takiej, że
zaproponowała, że co się szczypać, co tam dorastać do gospodarki, prawda, te przeliczniki budować, jak można od razu wymienić złotówkę do euro w stosunku jednego do jednego, tak jak zrobili to Niemcy swego czasu i mieć problem, jak to się mówi, z głowy. Uważa pan, że nie, no nie cóż, uważa pan, że to genialne po prostu w swojej prostocie? Bo oczywiście każde genialne rozwiązanie jest proste. I tutaj pani Marianna Schreiber uważa, i słusznie zresztą, się za osobę genialną. W każdym razie ja mogę powiedzieć tak, że nie jest głupsza od innych. Nie jest głupsza od innych. To już jest coś pozytywnego. No, panie redaktorze, wszystkie pomysły się liczą, ale może dojść do takiego stopnia, do takiego momentu, że Rosja się na nas wszystkich obrazi i nam wszystko anuluje. Tak jak na przykład anulowała uznanie niepodległości Litwy, za co zemściła się Ukraina, anulując założenie Moskwy. A wtóruje w tym wszystkim Unia Europejska, która znowuż dla odmiany zdelegalizowała Polski Trybunał Konstytucyjny i Krajową Radę Sądowniczą. O, jest pewna różnica między tymi trzema pociągnięciami. O ile te dwa pierwsze to mają charakter humorystyczny, to to trzecie nie. Dlatego, że to pokazuje, że na likwidacji Izby Dyscyplinarnej się nie skończy. Że ten szantaż niemiecki będzie kontynuowany. I że pan prezydent Duda jeszcze wiele białych flag będzie musiał wywiesić. Dlatego, że wprawdzie parlament, bo to jest to, o czym pan mówi, panie redaktorze, to jest rezolucja Parlamentu Europejskiego. On wprawdzie nie może niczego nakazywać Komisji Europejskiej, ale Komisja Europejska musi pamiętać, że Parlament Europejski, jakby się uparł, to może rozwiązać Komisję Europejską. Nie tam wymienić poszczególnych członków, tylko może albo całą rozwiązać, albo całą zostawić. Więc taką kompetencję ma. Tymczasem po tym, kiedy pani Ursula von der Leyen przyjechała do Warszawy, żeby nam to ultimata przedstawić, te kamienie milowe, no to podniosły się bardzo ostre głosy krytyki wobec niej, że jest dla Polski zbyt łagodna. Tam ten Gich, jak on się nazywa? Tak. Tam się strasznie na nią obraził, zaczął zbierać podpisy. No i stąd atmosfera w Parlamencie Europejskim, która może się przełożyć na stanowisko Komisji Europejskiej, a Komisja Europejska może odblokować te fundusze albo nie. No więc tu już widzimy, że na Izbę Dyscyplinarną się nie skończy, że trzeba będzie coś zrobić, znaczy zażądają od nas Niemcy, żeby coś zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym i Krajową Radą Sądownictwa. No mówię, tak jak to zauważył pan poseł Sośnierz z Konfederacji, stajemy się kolonią Brukseli. I zrobiło się i śmieszno, i straszno jednocześnie. Panie redaktorze, ale my, obiecuję, nie będziemy anulować dzisiejszego programu, ale zmierzamy niewątpliwie do jego końca i pora się w takim układzie będzie pożegnać. Jedna z niewielu dobrych wiadomości. Szanowni Państwo, pięknie dziękujemy za uwagę dzisiejszego dnia i za wysłuchanie komentarzy naszego gościa, pana redaktora Stanisława Michalkiewicza, któremu dziękuję dzisiaj za przybycie wirtualne, ale jednak. A Państwa, jeśli chodzi o Państwa, zwrócę się do Państwa z naszym nieustającym apelem i prośbą o to, żeby Państwo nadal nas wspierali swoimi walorami finansowymi, że tak mogę to określić, po to, abyśmy mogli dalej działać niezależnie i dalej tworzyć takie programy, których nie spotkacie Państwo w mainstreamowych mediach. Dziękuję bardzo za dzisiejszą uwagę. Marcin Truk, Telewizja Niezależny Lublin, i również dziękuję za rozmowę panu redaktorowi Stanisławowi Michalkiewiczowi. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Do widzenia Państwu.